Ja nazywam się Marcin Żółtek, jestem wiceprezesem PZU TFI. Dzisiaj przede wszystkim występuję w roli gospodarza. Mam nadzieję, że to pierwsze spotkanie z Państwem w tej formule z całej serii, którą, którą zaplanowaliśmy. Mam nadzieję, że kolejne będą już bez problemów technicznych. Mam nadzieję, że będzie interesujące dla Państwa. Mieliśmy taki pomysł, żeby podzielić się z Państwem naszymi poglądami na sytuację na rynkach finansowych, na to, co może się na rynkach wydarzyć w najbliższej przyszłości, na ryzyka, które identyfikujemy na rynkach, które mogą się zmaterializować, na to, jak my postrzegamy sytuację po pandemii, czy też może jej w trakcie. I ja właśnie chciałem zacząć od tego. Chciałem w takich krótkich słowach podzielić się z Państwem przemyśleniami, czy koronawirus to już przeszłość? Czy COVID-19 dla rynków finansowych jest już przeszłością, czy jest to coś, co zostanie z nami na dłużej? Jeżeli spojrzymy na wykresy indeksów giełdowych, to większość z nich jest już w okolicach szczytów sprzed pandemii. Niektóre są nawet wyżej niż, niż były przed, przed wybuchem pandemii. Na przykład Amerykański indek, indeks NASDAQ, ale też polski indeks małych spółek SWIK 80 są wyżej niż były w lutym. Czyli niemal 30% spadki, jakich doświadczyły rynki giełdowe, zostały odrobione w zaledwie 107 dni. To sytuacja bez precedensu, i patrząc na optymizm inwestorów, można by było powiedzieć, że jesteśmy już po pandemii. I to jest jakaś historia, która pewnie będzie nauczana na uniwersytetach na całym świecie. Kolejnym takim sygnałem, który był istotny, było wypłaszczanie się krzywej zachorowań. Komunikowane było cały czas, że to, co jest najbardziej istotne, to wypłaszczenie krzywej zachorowań, żebyśmy zaobserwowali, że te przyrosty są coraz mniejsze. I jak spojrzymy na krzywą zachorowań na świecie, to rzeczywiście jest to wypłaszczenie. Aczkolwiek możemy mieć na to różne spojrzenie, jak na przykład możemy patrzeć na wykres liczby zachorowań w skali logarytmicznej, tak jak ten wykres, albo wykres dla osób, które są mniej optymistyczne, nastawione do świata, ten sam wykres w skali liniowej. No tutaj to wypłaszczenie krzywej zachorowań nie jest już takie oczywiste. Ja jestem zdania, że COVID-19 to coś, co zostanie z nami na dłużej, a może nawet na bardzo długo. Zostanie z nami w postaci najprostszej, czyli dystansowania społecznego, które cały czas przekłada się na nasze zachowania. Najlepszym tego przykładem jest to, że spotykamy się z Państwem przez media elektroniczne. COVID-19 zostanie też z nami na dłużej w postaci niepewności co do kolejnych fal zachorowań. Obawiamy się, czy kolejna fala zachorowań w sezonie jesiennych przeziębień i gryp. Nie okaże się być znacznie groźniejsza niż to, czego doświadczyliśmy na początku roku. Jeżeli taka sytuacja miałaby miejsce, naszym udziałem na pewno będą znacznie większe zawirowania na rynkach finansowych. Taki scenariusz cały czas jest możliwy. COVID-19 przełoży się też na modele biznesowe w wielu, w wielu gałęziach przemysłu. Jeszcze do niedawna praca zdalna była przywilejem wąskich grup zawodowych. Nagle w lutym. Właściwie cała gospodarka, tak szeroko jak było to możliwe, przestawiła się na pracę zdalną. Czy przedsiębiorstwa zdecydują się powrócić do normalnych zasad funkcjonowania po pandemii? Wydaje się, że nie. Skoro możemy pracować zdalnie, zaoszczędzić czas i środowisko, nie dojeżdżając, a przede wszystkim zaoszczędzić na powierzchni biurowej. Jeżeli firmy zredukują potrzebną powierzchnię biurową, będzie to miało zdecydowanie przełożenie na rynek nieruchomości komercyjnych, na ceny wynajmu powierzchni biurowej. Innym aspektem, gdzie jeszcze przez czas długi będziemy borykali się ze skutkami pandemii, jest zadłużenie. Przedsiębiorstwa zaciągają pożyczki, żeby przeżyć, państwa zaciągają pożyczki na absolutnie niespotykaną dotychczas skalę, żeby stymulować gospodarkę. To powoduje, że długi, jakie zostaną zaciągnięte, będą spłacane przez przyszłe pokolenia i zostawimy im takie trudne dziedzictwo. Kolejną rzeczą, jaka była stosowana przez banki centralne, była monetyzacja długu. Znowu rzecz, z którą właściwie, zwłaszcza w Polsce, nie spotykaliśmy się. Bank centralny, skupujący obligacje emitowane przez rząd. Tej sytuacji doświadczyliśmy na naszym rynku za mojej pamięci po raz pierwszy. Inną rzeczą są, jest stymulacja monetarna, po jaką sięgnęły banki centralne na świecie, obniżając stopy procentowe we wszystkich chyba krajach dotkniętych COVIDem. Jeżeli spojrzymy na polską krzywą rentowności, a szczególnie na stopę, pod, stopę Narodowego Banku Centralnego, to Proszę mi wierzyć, tak nisko jeszcze nie było. Jeszcze nigdy stopa NBP-u nie wynosiła 1,1%. Jeżeli spróbowalibyście dziś Państwo znaleźć na polskiej krzywej rentowności obligację, kupić ją dziś i trzymać do wykupu, to nie znajdziecie na niej obligacji, która da zysk większy niż 1,5% w skali roku. Czy takie zyski Państwa satysfakcjonują? Myślę, że... Nie, myślę, że jesteśmy przyzwyczajeni do znacznie wyższych stóp zwrotu, a jeżeli pomyślimy o inwestycjach bezpiecznych, czyli o depozytach, które są w okolicy zera, to to zdecydowanie powoduje, że musimy szukać innych rozwiązań, innych pomysłów. Jeżeli jesteśmy takim inwestorem, mamy dwie podstawowe rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Po pierwsze, koszty, jakie ponosimy w związku z inwestowaniem. Tutaj mam na myśli, Opłaty za zarządzanie pobierane przy oszczędzaniu czy inwestowaniu poprzez fundusze inwestycyjne. No i to jest rzecz, z którą w miarę łatwo sobie poradzić. Należy wybierać te fundusze, które oferują relatywnie niską opłatę, bądź takie, które oferują dodatkową stopę zwrotu. Ta dodatkowa stopa zwrotu oczywiście wiąże się zazwyczaj z poniesieniem dodatkowego ryzyka. I właśnie o tym chcieliśmy Państwu opowiedzieć. Nasi zarządzający, Paweł Gołębiewski i Michał Jezierski, postarają się pokazać, gdzie widzimy szansę na dodatkową stopę zwrotu, gdzie uważamy, że podjęcie tego dodatkowego ryzyka jest uzasadnione i potencjalnie obarczone potencjalnie rzeczywiście może być wynagrodzone wyższą, stopę, wyższą stopą zwrotu. Zapraszam teraz Pawła Gołębiewskiego, żeby podzielił się swoimi przemyśleniami na temat rynku obligacji. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja chciałbym Państwu powiedzieć pokrótce o kilku segmentach rynku obligacji. Tak jak wspomniał Marcin, być może zainteresujecie się Państwo takimi segmentami, ponieważ oferują one wyższą oczekiwaną stopę zwrotu dla inwestora. Ale zacznijmy może od punktu startowego dla polskiego inwestora, czyli jego standardowego portfela złożonego z obligacji skarbowych. To w tym roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła trzykrotnie stopy procentowe. Sprowadziła je do poziomu 10% i to jest bardzo ważny poziom stawki, ponieważ to jest koszt, po jakim pożyczają sobie płynne rezerwy banki komercyjne w Polsce. Ma to duży wpływ na gospodarkę, ale przede wszystkim też na ceny aktywów, w szczególności obligacje skarbowe. W związku z tym, tak jak wspominał Marcin, rentowności obligacji krótkoterminowych, dwuletnich, wynoszą obecnie niewiele powyżej 10%. Obligacji 5-letnich 75%, a obligacji 10-letnich blisko 1,5%. Tutaj warto zwrócić uwagę na zależność na rynku finansowym, a mianowicie im dłuższy termin zapadalności, tym wyższa oczekiwana stopa zwrotu dla inwestora, która rekompensuje mu ryzyka, które podejmuje w trakcie dłuższej inwestycji. Natomiast trzeba pamiętać, że taką prawdziwą Bolączką inwestorów to jest ujemna realna stopa procentowa, czyli stopa nominalna, o której przed chwilką rozmawialiśmy, pomniejszona oczekiwaną inflację. Tutaj dla przykładu zaprezentowaliśmy inflację na poziomie 2% i wtedy ta stopa realna wynosi minus 2% na krótkim końcu i minus 0,5% w przypadku obligacji dziesięcioletnich. Ujemna realna stopa procentowa oznacza, że realna wartość naszych oszczędności, tak zgromadzonego kapitału. Zmniejsza się w czasie, to znaczy jest, na koniec inwestycji jesteśmy w stanie kupić mniej dóbr i usług, co jest de facto przeciwieństwem oszczędzania, no bo oszczędzamy po to, żeby móc konsumować więcej dóbr i usług w przyszłości. Być może jest to czas właśnie na szukanie alternatyw na różnych segmentach rynku długu. Jest ważny argument za pozostawieniem sobie obligacji skarbowych na portfelu, a mianowicie argument stricte statystyczny. Otóż zmiana cen obligacji polskich jest ujemnie skorelowana ze zmianą cen akcji. To znaczy inwestor, który posiada portfel akcji, dodając obligacje skarbowe, polskie obligacje skarbowe, jest w stanie obniżyć ogólne ryzyko portfela, jednocześnie nie obniżając oczekiwanej stopy zwrotu. To jest bardzo pożądana właściwość na rynku, na rynku finansowym. Mówimy o tym, że to jest taki darmowy lunch, który się rzadko zdarza. I to jest też argument za zaangażowaniem się też na, na długu rynków rozwiniętych, które mają bardzo podobne właściwości statystyczne. Natomiast tutaj wychodzimy już poza Polskę, tak? inwestujemy w obcej walucie, najczęściej w dolarze, w euro i widzimy tutaj dosyć podobne zależności. To znaczy, im większa, większy termin, dalszy termin do wykupu, tym wyższa rentowność. Przy czym rentowności takie oczekiwane dla polskiego inwestora po zabezpieczeniu ryzyka walutowego w krótkoterminowych transakcjach walutowych są nieco niższe niż w przypadku polskich, polskich obligacji. Pamiętajmy jeszcze raz o tym ryzyku walutowym, ponieważ to już nie jest nasza lokalna waluta. Jeśli część, dla części inwestorów ta, te niskie stopy procentowe będą nieodpowiednie, mogą, możemy spojrzeć na rynek obligacji przedsiębiorstw. To jest duży segment rynku denominowany w euro, w dolarze, gdzie największe przedsiębiorstwa pożyczają od inwestorów kapitał na rozwój. To jest ten rynek cechuje się wysoką płynnością i konstrukcja rentowności takiej obligacji no, wygląda tak, że to jest obligacja skarbowa, rentowność obligacji skarbowej, czy na przykład amerykańskiej albo niemieckiej, powiększona o marżę kredytową, o premię kredytową, która rekompensuje inwestorowi dodatkowe ryzyka, które ponosi w trakcie życia tej inwestycji. Mamy tutaj dwie, dwa główne typy emitentów. Jedni to są tacy z wysokim ratingiem kredytowym, z wysoką wiarygodnością kredytową, a druga, druga grupa, mniejsza, to są, to są przedsiębiorstwa, które działają na trudniejszych rynkach, być może lekko bardziej zadłużone albo borykają się z jakimiś problemami. Jest to grupa podwyższonego ryzyka o obniżonym ratingu finansowym. O niższej jakości kredytowej. Dla przykładu, oczekiwane rentowności dla polskiego inwestora w przypadku tych dwóch grup prezentujemy na wykresie. W przypadku obligacji ocenianych wysoko, ta rentowność wynosi obecnie około 2,5%, a w przypadku obligacji o podwyższonym ryzyku jest to około 6% w przypadku rynku amerykańskiego po zabezpieczeniu ryzyka walutowego. Warto tutaj zwrócić uwagę na, ta, na podstawowe zależności, jakie panują na tym rynku, na długu przedsiębiorstw. Jedno już O jednej już wspominaliśmy, czyli im dłuższa, im dłuższa zapadalność takiej obligacji, tym wyższa rentowność, czyli wyższa oczekiwana stopa dla inwestora, ale również im niższa jakość kredytowa danego podmiotu, tym możemy oczekiwać wyższej stopy zwrotu. Yy, możecie Państwo spojrzeć na przykład na dług, yy, to jest przykład z rynku europejskiego, yy, gdzie o, na przykład rating z potrój, potrójny rating, yy, potrójne A, to jest rating podobny jak rządu Stanów Zjednoczonych, to tutaj rentowności, które możemy oczekiwać, to jest około 0,7 do 1%. Natomiast w przypadku niższych, niższej jakości kredytowej podmiotów, możemy oczekiwać rentowności 2 i nawet do 3,5% w przypadku długu europejskiego. Pamiętajmy tutaj, żeby unikać ryzyka specyficznego, żeby nie angażować się w jeden podmiot. Ponieważ różne, różne sytuacje mogą dotknąć akurat tego jednego podmiotu, specyficzne ryzyka dla tego podmiotu mogą wystąpić, więc warto tutaj rozważyć zaangażowanie się koszykowe pod postacią większej ilości obligacji i podmiotów. Część inwestorów być może zainteresuje rynek obligacji rynków wschodzących. To jest duża klasa aktywów rynku globalnego około 20%, i ta klasa cały czas rośnie z roku na rok. Tutaj występuje około 150 krajów. I na wykresie pokazaliśmy Państwu rynek obligacji denominowanych w lokalnej walucie, czyli na przykład w forincie węgierskim czy w meksykańskim peso. Jest on zdominowany przez 19 największych rynków emergingowych. Mamy tutaj takie kraje, dosyć dużą różnorodność. Mamy takie kraje jak Węgry, które w ostatnim czasie istotnie obniżyły swoje zadłużenie zagraniczne. Mamy Brazylię, która przechodzi intensywne prorynkowe reformy. No ale mamy też na przykład Republikę Południowej Afryki, która obecnie boryka się z problemami, ale też należy do najbardziej uprzemysłowionych krajów afrykańskich. Kraje te prowadzą własną politykę pieniężną, fiskalną, cechuje ich specyficzna struktura demograficzna, potencjalne tempo wzrostu. Mają własny bank centralny, który dyktuje cenę krótkiego pieniądza, i to wszystko wpływa na, na ostateczną rentowność obligacji, którą mogą żądać inwestorzy za użyczenie swojego kapitału. Przy, tych, przy tego typu produkcie warto jest zwrócić ryzy, swoją uwagę na ryzyko walutowe, ponieważ, aby, oc, aby, aby móc zainwestować w, takie, w tego typu obligacje, musimy kupić walutę kraju, kraju emerging markets. I to oznacza, że podnosimy dosyć duże ryzyko z tego tytułu. Taka statystyczna analiza wskazuje na to, że 70% to jest to ryzyko walutowe, a tylko 30% to jest ryzyko zmienności ceny obligacji. W związku z tym w tym produkcie mamy wielość czynników, które oddziałują i oddzielnie na ceny obligacji oraz na kurs e, walutowy. Jeśli e, dla Państwa jest zbyt przytłaczająca ta liczba czynników do analizy, można próbować zaangażować się na rynku, e, również na rynku długu e, krajów e, wschodzących, ale denominowanego we wspólnej walucie, na przykład w amerykańskim dolarze. To jest też duży rynek, e, historia tego rynku jest nawet dłuższa niż e, wcześniej omawianego, Ponieważ sięga czasu, gdy inwestorzy zagraniczni bali pożyczać się, bali się pożyczać kapitał rynkom rozwijającym się. I na poziomie indeksu, jak Państwo widzicie, ta rentowność oczekiwana to waha się między 5 a 8% rocznie. W tym indeksie jest też bardzo duża różnorodność, ponad 60 krajów. Mamy tutaj na przykład Polskę, która raz na jakiś czas pożycza kapitał od inwestorów i tam premia kredytowa za zaangażowanie się w polski dług wynosi około 0,5 punktu procentowego, ale są też takie kraje jak Ukraina czy Mozambik, bardziej ryzykowne, takie, które, których premia kredytowa wynosi około 6 do 8 punktów procentowych. I podsum podsumowując nasze rozważania na temat różnych segmentów rynku finansowego, warto spojrzeć i zwrócić uwagę na, na, na te segmenty w kontekście oczekiwanej stopy zwrotu, ale też ryzyka. Pamiętajmy, że ci z nas, którzy szukają wyższej stopy zwrotu, mogą albo aktywnie, bardziej aktywnie alokować swój kapitał w polskie obligacje skarbowe, na przykład długoterminowe, mogą zaangażować się w polskie obligacje, w obligacje przedsiębiorstw, albo też dług krajów rozwijających się. Pamiętajmy też, że tylko o tej ważnej zależności, czyli większa oczekiwana stopa zwrotu możliwa jest jedynie za cenę i za gotowość inwestora do podjęcia dodatkowego ryzyka, do wprowadzenia tego ryzyka na portfel, do wprowadzenia większej zmienności i do pogodzenia się z występowaniem okresowych obsunięć kapitału. Na tym kończę moją część prezentacji. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam Michała. Dzień dobry. Wielu inwestorów zadaje sobie pytanie: dlaczego mimo wciąż trwającej epidemii koronawirusa, Rynkom akcyjnym udało odrobić się większość strat. Koronawirus, który objął swoim zasięgiem w zasadzie cały świat, w niespotykanej do tej pory w czasach pokoju skali zakłócił działalność osób i przedsiębiorstw. Na kilku slajdach omówię dla Państwa czynniki, które wpłynęły na zachowania rynku w ostatnim czasie, a także szanse i ryzyka, jakie stoją przed rynkami akcyjnymi. Jak pokazał nam na swojej prezentacji Marcin. Indeksy w krótkim okresie od końca lutego do połowy marca spadły ponad 30%. Większość tych strat została odrobiona w zaledwie 3 miesiące. W trakcie wielkiego kryzysu finansowego w roku 2008 spadki odrabiano przez okres 5 lat. Warto zastanowić się, dlaczego tym razem było inaczej. Otóż po wybuchu epidemii Większość państw zdecydowała się na drastyczny krok zamknięcia swoich gospodarek. Ograniczenia aktywności dotknęły zarówno segmentu usług, jak i produkcji. Polegało to na świadczeniu tylko najbardziej podstawowych usług i produkcji najbardziej niezbędnych towarów. Firmy zawiesiły swoją działalność, wobec czego nie uzyskiwały przychodów i nie mogły płacić swoim pracownikom. W normalnych warunkach prowadziłoby to do zwolnień, bankructw, zubożenia społeczeństwa i prawdopodobnie recesji. Jednak tym razem w odpowiedzi banki centralne i rządy rozpoczęły wpompowywanie pieniędzy do gospodarki. Dług zamiast obciążać, jak w normalnym scenariuszu, gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, został wzięty na siebie przez państwa i ich organy. Odpowiedź monetarna i fiskalna była skoordynowana i bezprecedensowa w swojej skali. Po wyhamowaniu zachorowań i odsunięciu bezpośredniego widma katastrofy epidemiologicznej, państwa dostrzegły olbrzymi koszt, jaki ponoszą w związku z zamknięciem gospodarki. Priorytetem stało się jej odmrożenie, które jest realizowane konsekwentnie i szybciej niż pierwotnie zakładano. Nowe zamknięcia które cały czas występują, odbywają się w o wiele mniejszej skali, czemu sprzyjają, sprzyja upowszechnienie się testów. Przedsiębiorstwa są też świadome, że stawką kolejnego zamknięcia byłoby ich bankructwo, w związku z czym przedsiębiorą środki zapobiegawcze, które umożliwiają im wznowienie działalności i powrót ludzi do pracy. Jeśli spojrzymy na wyceny, to zarówno ceny nominalne, jak i wskaźniki są na historycznie wysoko pozioma. Ale pamiętając, że jesteśmy w nowym środowisku niskich stóp procentowych, nasze oczekiwania co do zwrotu również są niskie. Akcje wobec tego wydają się atrakcyjne w porównaniu do innych klas aktywów. Zwłaszcza, że wyniki mogą okazać się lepsze niż po pierwszym kwartale tego roku, kiedy były rewidowane w dół w samym środku trwania epidemii. Dobrym przykładem na to, jak Szybko rynki odrobiły straty, jest Ameryka. Główny indeks SP, mimo spadku sięgającego 34%, już w połowie czerwca był od szczytów raptem 5%. Dlaczego tak się stało? Oprócz czynników, o których mówiliśmy wcześniej, warto zwrócić uwagę na jego skład. Otóż połowa spółek okazała się odporna na oddziaływanie koronawirusa. Spółki te należą do sektorów takich jak technologie informacyjne, ochrona zdrowia i telekomunikacja. Jeszcze lepiej widać to na przykładzie indeksu Nasdaq Composite. Nie znajdziemy tam żadnych spółek należących do tradycyjnej, ciężkiej gospodarki. W efekcie w czerwcu Nasdaq osiągnął szczyt wszechczasów. Jeśli popatrzymy na rynek warszawski, podobnie jak rynki światowe, spadł on, po czym odrobił większość strat. W przypadku Polski istotny jest wpływ banków, których wyniki ulegną znacznemu pogorszeniu pomniejszy stóp procentowych. Z drugiej strony mamy sektor gamingowy, który korzystał na ograniczeniach w dostępie do innych źródeł rozrywki związanych z epidemią i ponadto jest wspierany w tym roku przez oczekiwane premiery. W Warszawie możemy liczyć również na programy, które strukturalnie wspierają rynek, jak pracownicze plany kapitałowe. Ich rola w kolejnych latach powinna tylko rosnąć. Zastanówmy się zatem, co zagraża dotychczasowym i przyszłym wzrostom. Przede wszystkim byłoby to ponowne zamknięcie gospodarki. Wiele firm by tego nie przetrwało. Rządy są tego świadome i za wszelką cenę będą próbowały tego uniknąć. Tak jak mówiliśmy wcześniej, sam wzrost zachorowań bezpośrednio nie szkodzi akcjom. Dzięki lepszym testom ewentualne nowe ograniczenia będą odbywały się w mniejszej skali niż dotychczas. Należy pamiętać, że na całym świecie koncerny farmaceutyczne ścigają się w pracach nad opracowaniem szczepionki i nowych terapii na COVID. W średnim terminie istotnym ryzykiem jest nadmierna inflacja. Zbyt mocna stymulacja monetarna i fiskalna i nadmierna podaż pieniądza doprowadzi do wysokiej inflacji. Tak jak tłumaczył nam Paweł, wysoka inflacja to w prostych słowach spadek siły nabywczej pieniądza. W takim scenariuszu oczekiwania co do zwrotu z inwestycji rosną, natomiast wyceny spadają. Oczywiście jest to niekorzystne dla rynków akcji. W długim terminie wzmożona stymulacja fiskalna zwiększy zadłużenie państw. W efekcie możliwe jest podniesienie podatków. Wyższe podatki zawsze są złą informacją dla przedsiębiorstw. Publikują one gorsze wyniki, co przekłada się na ich słabsze wyceny. Zastanówmy się, czego uczy nas historia. W 2008 roku możemy wyraźnie zaobserwować cztery fazy kryzysu. Faza pierwsza, zwana fazą szoku, to głębokie spadki w bardzo krótkim okresie. Inwestorzy, nie będąc jeszcze świadomymi skali zagrożenia, zamykają swoje długie pozycje czyli po prostu sprzedają akcje. Następna jest faza stymulacji monetarnej, w której banki centralne obniżają stopy procentowe i zaczynają zapewniać dodatkową płynność rynkom. Tej fazie z reguły towarzyszy formowanie się dna. Faza stymulacji fiskalnej to rządowe pakiety pomocowe. Ich przygotowanie i przeprowadzenie przez ścieżkę legislacyjną zajmuje więcej czasu, dlatego z reguły faza ta dzieli się na mniejsze etapy. Po ustaniu bezpośredniego wpływu stymulacji monetarnej i fiskalnej, wkraczamy w fazę weryfikacji nowej rzeczywistości. Spółki zaczynają publikować wyniki i porównując je do prognoz, jesteśmy w stanie stwierdzić, które z nich przetrwały kryzys bez większego szwanku. Jeśli wyniki okazują się dobre, czekają nas kolejne wzrosty. Gdzie zatem jesteśmy teraz? W tym roku sytuacja była wyjątkowa. Większość strat na rynkach zostało odrobionych w zaledwie 3 miesiące. Główną przyczyną była silniejsza niż kiedykolwiek stymulacja monetarna i fiskalna. Wciąż pozostajemy w fazie stymulacji fiskalnej, a rządy cały czas oceniają skuteczność dotychczasowych transz pomocy. Opracowywane są też kolejne programy. Historycznie takie programy pozytywnie wspierają e, akcje. Spróbujmy zatem odpowiedzieć sobie na pytanie, czy akcje dotarły już do szczytu. Wiele elementów wskazuje, że dalsze wzrosty są możliwe. Przede wszystkim jest to obniżenie kosztów finansowania. Przedsiębiorstwa mniej płacą za zaciągnięty dług. W analogiczny sposób gospodarstwa domowe płacą niższe raty kredytów hipotecznych. Poprawiła się też dostępność kapitału. Na rynkach obserwujemy wzmożoną aktywność, jeśli chodzi o emisję długu i akcji. W średnim terminie w istotnym stopniu zmniejsza to ryzyko niewypłacalności przedsiębiorstw. Rosną również ceny surowców. Obserwowane odbicie cen ropy i miedzi wskazuje na powracającą aktywność gospodarczą. Rośnie na nie popyt. Rządowe programy pomocowe w dużej mierze zahamowały falę masowych zwolnień przedsiębiorstwa. Jeśli aktywność gospodarcza wróci, to zapotrzebowanie na dotychczasowych pracowników wróci również. Możemy też zaobserwować rotację z sektorów defensywnych w cykliczne i z dużych spółek w te mniejsze. Inwestorzy, widząc poprawę perspektyw, kierują swój kapitał w bardziej ryzykowne obszary gospodarki. Istotnym elementem, który nie pasuje nam do tej optymistycznej układanki, są rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. Od początku kryzysu pozostają na rekordowo niskich poziomach. To wysyła sygnał ostrzegawczy. Podsumowując, prawdziwym sprawdzianem dla wycen spółek będzie trajektoria ich wyników, gdy opadnie cały koronawirusowy kurz. Jeśli uda nam się uniknąć kolejnej fali zamknięć, zaś rządowe programy zadziałają i aktywność gospodarcza zacznie się gwałtownie ożywiać, to wyceny, które w tym momencie są wysokie, będą się bronić. Dziękuję i oddaję głos Marcinowi. Chcieliśmy teraz przejść do odpowiedzi na Państwa pytania przesłane za pośrednictwem formularza. Ze względu na ograniczenia czasowe, które jeszcze przez nasze opóźnienie tylko się pogorszyły, odpowiemy na część pytań, na resztę postaramy się odpowiedzieć w indywidualnej korespondencji. Poproszę pierwsze pytanie: czy widzą Państwo szansę na stworzenie funduszu inwestującego w złoto? Ja bym powiedział tak. My przyglądamy się ogólnie rynkom surowcowym, w szczególności złoto. Też braliśmy pod uwagę, ale muszę przyznać, że patrząc na ograniczenia regulacyjne, a także na filozofię, którą zastosowaliśmy, uruchamiając inpz powiedziałbym, że dziś nie ma możliwości regulacyjnych, żebyśmy zaproponowali inwestorom fundusz, który wiernie i, i, i że tak powiem, z korzyścią dla nich potrafi, będzie mógł odwzorowywać zmienność cen złota. Więc na razie Powiedziałbym, odkładamy to jako plany na przyszłość. Kolejne pytanie, czy myśleli Państwo o kolejnym funduszu, tym razem spółek dywidendowych? Tworząc inpz zakładaliśmy, że będziemy oferowali fundusze pozwalające na budowanie portfela poprzez kupowanie funduszy na poszczególne rynki. Skupienie się na spółkach dywidendowych, no to już jest bardziej praca portfelowa, zwłaszcza że jak widzieliśmy ostatnio znaczna część spółek postrzegana jako tak zwane cash cow czyli generujące przepływy gotówkowe wstrzymała wypłatę dywidendy ze względu na sytuację związaną z pandemią więc wydaje nam się że taki pomysł na fundusz spółek dywidendowych to bardziej jest miejsce dla funduszy zarządzanych aktywnie czy dłużne fundusze pasywne będą w stanie w obecnym otoczeniu wypracować dodatnią stopę zwrotu? Czy planują Państwo obniżenie opłat za zarządzanie? Nie wrzucałbym wszystkich funduszy pasywnych do jednego worka. Wydaje się, że rentowność, jaką można uzyskać na krzywej polskiej, zresztą nie tylko polskiej, tak, daje wystarczającą stopę zwrotu, żeby zaoferować. Pozytywną stopę zwrotu inwestorom. Rzeczywiście problem pojawia się w momencie, kiedy poruszamy się na tak zwanym krótkim końcu krzywej, czyli w instrumentach bezpiecznych, w instrumentach ostrożnych. Tam niewątpliwie ta opłata za zarządzanie zaczyna stanowić istotną część zysku. Dlatego powiedziałbym, myśląc o zyskach dla klienta, Planujemy pewne działania, zapraszam do śledzenia naszych posunięć, do sprawdzania naszej oferty. Myślę, że wkrótce będziemy mogli Państwu zaproponować coś interesującego. Co uzasadnia pobieranie standardowej opłaty przy funduszach INPZU opierających się na ETF Goldman Sachs? Spośród funduszy INPZU mamy dwa oparte na ETF-ach oferowanych czy konstruowanych przez Goldman Sachs. Natomiast same fundusze mają za zadanie dostarczyć stopę zwrotu, taką jak ETF Goldman Sachs, dla inwestora, który inwestuje w złotówce. Więc PZU bierze na siebie zarządzanie ryzykiem walutowym, zabezpieczenie tego ryzyka. No chodzi o to, żeby państwo decydując się na wybór funduszu spółek, dużych spółek amerykańskich, i oczekując jakiegoś zysku, żebyście nie musieli się obawiać, że te zyski będą zniwelowane przez zmianę kursu y, dolar-złoty. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz, y, poruszamy się w polskich regulacjach dotyczących koncentracji, y, inwestycji funduszu y, i tym też musimy zarządzać. Y, musimy zarządzać dostosowaniem funduszy IPZU do obowiązujących regulacji, no i tak naprawdę zarządzanie po pierwsze tym ryzykiem regulacyjnym i ryzykiem walutowym to jest to, za co PZU pobiera opłatę za zarządzanie. Pytanie, w czym TFI PZU jest lepszy niż bezpośrednie inwestycje na giełdzie? Jak wykorzystać te zalety przy zarządzaniu portfelem? To jest pytanie o filozofię inwestowania. Jeżeli są Państwo przekonani co do swoich zdolności, i chęci zagłębienia się w analizę finansową przedsiębiorstw, wyszukiwania e, takich, które potencjalnie są jeszcze nieodkryte przez resztę rynku, e, mają jakiś produkt, który wkrótce wprowadzą, e, albo po prostu szukacie Państwo solidnych spółek, które będą dostarczały zyski, no to, że tak powiem, Życzymy powodzenia i będziemy trzymali kciuki, żeby państwa inwestycje okazały się jak najbardziej owocne. Natomiast, jeżeli ktoś nie chce zajmować się e, analizą finansową albo nie ma tak dużych środków, żeby samemu konstruować portfel, który pozwoli uniknąć tego ryzyka specyficznego, o którym trochę mówił Paweł, no to wybór inwestowania poprzez fundusze wydaje się być znacznie łatwiejszym i prostszym niż inwestowanie bezpośrednie. E, jak to wykorzystać? No, jest jeszcze jeden aspekt. Jeżeli myślimy szerzej, nie tylko o polskim rynku, tylko o inwestycjach na rynkach zagranicznych, staniemy przed koniecznością, przed, zderzymy się z ryzykiem walutowym. I teraz albo będzie to na nasze kolejne ryzyko, które świadomie podejmujemy, albo będziemy starali się je zabezpieczyć. Zabezpieczanie samemu tego ryzyka walutowego y, może być trudne i kosztowne. Y, w momencie, kiedy inwestujecie Państwo w fundusze, to ryzyko walutowe jest już zabezpieczone. Czyli można powiedzieć, gwarantujemy, że stopa zwrotu w złotówce będzie odzwierciedlała tą stopę zwrotu z indeksu, który Państwo wybierzecie. Jest jeszcze jeden aspekt, aspekt podatkowy. Podejmując samodzielnie inwestycje na rynkach zagranicznych, jesteście Państwo zobowiązani do samodzielnego bądź z pomocą jakiegoś doradcy wyliczenia, obliczenia podatku od zysków kapitałowych nie tylko z inwestycji bezpośredniej, ale także ze zmiany wynikającej ze zmiany kursów walutowych. W momencie kiedy inwestujecie państwo w fundusz, e, można powiedzieć, towarzystwo robi to za państwa, zdejmując ten problem z państwa głowy. Pytanie, czy dalej warto rozważać inwestycje w złoto, które osiąga swoje szczyty, biorąc pod uwagę obecną sytuację pandemiczną oraz zbliżające się wybory prezydenckie w USA. E, ja powiem tak, jeżeli Traktuje ktoś złoto jako taką pozycję spekulacyjną na zasadzie dzisiaj kupię, jutro sprzedam drożej, no to jest to na dobrą sprawę taka sama inwestycja jak każda inna. Tak? Oczywiście zachowuje się inaczej niż powiedzmy rynki akcji, ale to jest podjęcie krótkoterminowej inwestycji obarczone wysokim ryzykiem, no bo po prostu liczymy, że to co kupiliśmy, sprzedamy drożej w krótkim terminie. I to jest, można powiedzieć, zawsze obarczone istotnym ryzykiem, że nie trafimy z momentem, nie wyczujemy tego, tego trendu rynkowego. Można się boleśnie przekonać, na przykład inwestując w kryptowaluty. Tak? Czasem dają olbrzymie stopy zwrotu, czasem, czasem jest bardzo trudno. Natomiast sama inwestycja w złoto to taki mój prywatny pogląd. Bardzo często jest, jest to przejaw braku zaufania do rynków finansowych. Braku zaufania do banków centralnych. No i teraz, jeżeli wyobrazimy sobie, że taka inwestycja miałaby być właśnie ochroną przed sytuacją na rynkach finansowych, no to inwestowanie, nie wiem, w ETF-y czy w kontrakty oparte na złocie, no to jest tak naprawdę zaufanie dokładnie tym rynkom finansowym, co do których chcemy wyrazić sceptycyzm. Dlatego tutaj pewnie bardziej inwestycja w takie fizyczne złoto byłaby wskazana, aczkolwiek proszę pamiętać, że jeżeli kupujemy, nie wiem, sztabki czy, czy pierścionki, no to gdzieś musimy przechowywać, potencjalnie ponosić koszty depozytu bankowego, czy też ryzyka związanego z przechowywaniem tego we własnym domu. Tak jak powiedziałem, na resztę pytań odpowiemy w komunikacji indywidualnej. Bardzo dziękuję za te, które, które dostaliśmy. Mamy nadzieję, że przynajmniej w części udało nam się odpowiedzieć Pomóc w odpowiedzi na pytanie, gdzie inwestować, jakich inwestycji szukać w dobie niskich stóp zwrotu. Jednocześnie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Bądź funduszy pasywnych na stronie inpetu.pl 9 funduszy, 9 rynków, opłata za zarządzanie 50 punktów bazowych, bądź z funduszy aktywnych. Listę tych funduszy oraz listę dystrybutorów możecie państwo znaleźć na stronie www.pztu.pl/tfi. Ja ze swojej strony bardzo państwu dziękuję. Zapraszam do podzielenia się swoimi przemyśleniami, odczuciami, opiniami mailowo i mam nadzieję, że spotkamy się na kolejnym spotkaniu, o którym będziemy informować za kilka tygodni.